Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej, którą zwołaliśmy, można powiedzieć, z takiej okazji nie tylko podsumowania całego roku, jeśli chodzi o podsumowanie działalności Klubu Sportowego Stella, ale chcieliśmy się podzielić informacjami i przekazać informacje o połączeniu się dwóch klubów sportowych. Mam na myśli klub Gnieźnieński, klub sportowy Sparta. Mówimy tutaj o klubie żeńskim, który postanowił połączyć się i wstąpić w szeregi klubu sportowego Stella, żeby w barwach tego klubu dalej prowadzić działalność szkoleniową, jeśli chodzi o hokej na trawie. I po to, żeby osiągać, myślę, że lepsze jeszcze warunki ze względu i na kadrę szkoleniową, która jest w klubie sportowym Stella, jak również na możliwości, większe możliwości funkcjonowania w klubie, który ma już swoje tradycje i myślę, że też sporo osiągnięcia. Ze mną na konferencji prasowej jest obecna, już była pani prezes klubu sportowego Sparta, pani Magdalena Przybylska, i obecny trener sekcji hokejowej, pan Rafał Grotowski. Myślę, że postać znana. Myślę, że zarówno jedna, jak i druga osoba są osobami na tyle znanymi w środowisku tutaj w Gnieźnieńskim Sportowym, że przedstawiać ich nie trzeba. Te dwa kluby postanowiły połączyć swoje siły. Sygnały co do poszerzenia czy też rozszerzenia działalności klubu sportowego Stella o sekcję kobiecą, one były już wcześniej. Ja powiem szczerze, że również ten zamiar powołania zespołu kobiecego gdzieś tam świta u mnie już parę lat wcześniej, ale okazało się, że w tym roku te poglądy, myślę, że i moje, jak i również poglądy, które dojrzewały w klubie sportowym Sparta, one gdzieś tam się zeszły i postanowiliśmy o połączeniu sił, ażeby osiągnąć lepsze wyniki, jeśli chodzi o tę sekcję hokejową. Pragnę podkreślić, że dzisiaj klub sportowy Stella posiada oprócz zespołu, który gra w drugiej lidze państwowej, również trzy zespoły młodzieżowe, to jest zespół młodzików, juniora młodszego i juniora starszego. Wszystkie te zespoły uczestniczą w rozgrywkach. Junior młodszy na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że jest wiceliderem tabeli z szansami na medal, dlatego że jest pewien system rozgrywek, o którym myślę, że za chwilę powie pan trener Rafał Grotowski. Ale również mamy i w tej chwili drużynę juniora młodszego, który ma szansę zakwalifikować się do finału Olimpiady Młodzieży. To będzie też spory sukces. Jeśli chodzi o młodzików, to też osiągnęliśmy sukcesy, dlatego że w kategorii tej w tym roku zdobyliśmy mistrzostwo międzywojewódzkie. To są takie nieoficjalne mistrzostwa Polski i sądzę, że tutaj też możemy się czymś pochwalić. I myślę, że zespół, jeśli chodzi o zespół żeński, to zamierzamy zgłosić go do rozgrywek w najbliższym roku. W tej chwili zgłosimy to do rozgrywek halowych o Mistrzostwo Polski, a sądzę, że w przyszłym roku zgłosimy ten zespół również do rozgrywek pierwszej ligi na boiskach otwartych. Sądzę, że również będą uczestniczyć w rozgrywkach juniorki młodsze. Co do pozostałych drużyn, jeśli chodzi o zespół młodziczek czy juniorek starszych, zobaczymy, jaki będzie nabór, jaki będzie poziom, czy też będą zgłoszone. To jeszcze czas pokaże. Także sądzę, że po tej fuzji, która nastąpiła, można będzie powiedzieć, że w Gnieźnie autentycznie mamy sporą kadrę młodych ludzi, która chce grać w hokeja, która osiąga sukcesy i oprócz, myślę, że tutaj Startu Gniezno, który jest zespołem pierwszoligowym, że tylko męskim, Stella wyrasta na jak gdyby tą drużynę, która miejmy nadzieję, że będzie za
kilka lat wiodącą sekcją, jeśli chodzi o hokej na trawie. I też z taką nadzieją dokonaliśmy tej fuzji. Chciałbym tutaj podziękować rzeczywiście serdecznie za zrozumienie sytuacji również pani prezes Miejskiego Klubu Sportowego Sparta, pani Magdalenie Przybylskiej, która no, wyraziła taką wolę i uznała, że to będzie dobre dla dobra sportu, bo trudno jest zawsze podjąć taką decyzję, kiedy jest ileś tam lat w klubie i w pewnym momencie następuje taka sytuacja, gdzie jak gdyby ten klub się rozwiązuje, tworzy się nowa nazwa, ale tutaj w tej sytuacji myślę, że zwyciężyło dobro sportu, dobro młodzieży, szansa na lepszy rozwój i myślę, że tutaj za to należą się serdeczne podziękowania właśnie dla całego kierownictwa klubu sportowego, Miejskiego Klubu Sportowego Sparta, że podjęli taką rozsądną, myślę, że mądrą decyzję, bo myślę, że te możliwości wsparcia były troszeczkę gorsze niż w tej chwili u nas, dlatego że no, udało nam się stworzyć taką atmosferę i taki zespół trenerski i również zabezpieczenie finansowe, które pozwala nam funkcjonować w sposób, myślę, że na tyle dobry, że możemy osiągać te sukcesy. Oczywiście w większości jest to zasługa tutaj obecnego trenera, który stworzył młody zespół, który już osiąga sukcesy również na szczeblu seniorskim. I tak na początek chciałbym oddać głos poszczególnym tutaj Państwu, żeby też dołożyli tutaj tą cegiełkę i powiedzieli o swoich wrażeniach, jak to odbierają. Proszę bardzo, Pani Magdalena Przewodnicząca. Ja myślę, że Pan Prezes Kujawa wspaniale wszystko przedstawił, dokładnie tak, jak my sobie też to wyobrażaliśmy, dlatego że zamysłem połączenia obydwu klubów przede wszystkim było stworzenie jednego silnego klubu, sekcją hokeja na trawie i kobiet i mężczyzn, no i integracja środowiska hokejowego, która myślę jest bardzo ważna. Zawsze im więcej ludzi w grupie, tym większa siła, myślę, w działaniu. I ja również chciałam bardzo podziękować za przychylność i za to, że pomysł ten został tak pozytywnie przyjęty i rozpatrzony, że będziemy mogły dalej nasze dziewczęta trenować i sprawiać, że hokej będzie coraz bardziej popularny w Gnieźnie. Dziękuję bardzo. Pan Rafał. No ja nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony z tego faktu, że oprócz tego, że mamy sekcję męską, to teraz będzie sekcja kobiet. Powiem Państwu tak, że 4 lata temu, jak przychodziłem z powrotem, wracałem po 20 latach pracy w Poznaniu, po kraju do Gnieźnia Wyspej, to miałem takie marzenie, żeby w Gnieźnie powstał bardzo duży klub hotelowy. Nie tylko jedna sekcja, ale dwie sekcje. Nie tylko sekcja, która ma jedną czy dwie kategorie młodzieżowe, tylko pełne dwie sekcje, czyli co mam na myśli, seniorzy, seniorzy starsi, seniorzy młodsi i młodzicy, jeśli chodzi o chłopaków i mamy takie same plany i marzenia, jeśli chodzi o dziewczyny. Chcemy po prostu mieć 8 kategorii wiekowych. Mam nadzieję, że nam się uda to zbudować w niedługim czasie i będziemy naprawdę dużym klubem hokejowym, bo taki był cel i taki był zamysł tego naszego połączenia. Chciałem też jeszcze krótko nawiązać do tego, co powiedział Pan Prezes odnośnie nowych rozgrywek juniorów starszych. Był to pomysł trenera Kady Młodzieżowej Karola Śmieszka, aby w Polsce zrobić rozgrywki juniorskie na wzór seniorów. Wszystkie drużyny juniorskie z całej Polski grają razem. Do tej pory było to podzielone na województwa. Teraz jest tak, że jest 10 drużyn, które startują w rozgrywkach ogólnopolskich juniorów i powiem szczerze, że jestem bardzo z tego zadowolony, bo po pierwszej rundzie mamy jeden mecz zaległy do rozegrania ostatnią drużyną tabeli. Jeżeli ten mecz wygramy, to praktycznie jesteśmy na drugim miejscu w ogólnopolskich rozgrywkach, co uważam za duży sukces naszego klubu. No, dziękuję bardzo. Te wyniki, które osiągnęliśmy już do tej pory, myślę, że te wyniki, które za chwilę osiągniemy, one trochę, można powiedzieć, że nie trochę, one procentują w postaci również dodatkowego finansowania, które jest z Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportowego. I tak już, pomimo, że tych sukcesów w ubiegłym roku aż tylu nie było, to klub nasz, jeśli chodzi o sekcję hokeja,
będzie zasilony kwotą tam ponad 11 tysięcy złotych. Jak dołożymy do tego jeszcze środki, które wybrała Sparta, no to będzie gdzieś około 20 tysięcy z tytułu właśnie uczestnictwa w rozgrywkach ogólnopolskich i zajęcia tych punktowanych miejsc. Myślę, że w następnym roku, czyli w roku 2012, tych sukcesów powinno być więcej i zasilenie tych środków powinno być jeszcze większe, dlatego że zakładamy, że praktycznie wszystkie kategorie wiekowe będą punktować i myślę, że tych punktów będzie więcej. Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportowe, przypomnę, podpisuje taką umowę z Ministerstwem Sportu na wspomaganie klubów sportowych, tych, które osiągają najlepsze wyniki we współzawodnictwie sportowym. I między innymi taką dyscypliną, która jest brana pod uwagę i punktowana jest właśnie hokej na trawie i tutaj myślę, że za te punkty, jeśli chodzi o juniora starszego i juniora młodszego, ale myślę, że również i młodzika, w przyszłym roku na pewno to się przełoży na dodatkowe środki finansowe. No nie ukrywam, że takim naszym głównym sponsorem jest miasto i powiat, jeśli chodzi o samorządy, które nas współfinansują. I tutaj też słowa podziękowania właśnie należą się do samorządów, gdzie mamy środki na szkolenie właśnie przede wszystkim dzieci i młodzieży i sądzę, że jeżeli to się utrzyma na podobnym poziomie, jak było to w roku ubiegłym, to powinniśmy to szkolenie prowadzić na, myślę, że dobrym, równym poziomie, a jeżeli to się uda zabezpieczyć te środki finansowe, to myślę, że wyniki nie powinny być gorsze, tylko sądzę, że jeszcze lepsze. Przychodzą w tej chwili efekty tej pracy, mrówczej pracy od paru lat. No, mieliśmy rok ubiegły, który był takim rokiem dobrym dla klubu sportowego Ester, dlatego że zarówno kobiety awansowały do ekstraklasy, jak i również mężczyźni grali przez dwa sezony w pierwszej lidze, ale się okazało, że jednak bez wsparcia młodych zawodników, bez wyszkolenia tych młodych, którzy zaczynali od młodzika, juniora, młodszego po juniora, nie dało się tej kadry seniorskiej utrzymać na takim poziomie, żeby byli w stanie utrzymać się w drugiej lidze, w pierwszej lidze. Myślę, że ten spadek zrobił na tyle dobrze, że w tej chwili ci młodzi, którzy, jak wspomniał pan trener Grotowski, grają w tej lidze juniorskiej, nabierają doświadczenia, również są członem tego pierwszego zespołu drugoligowego. Dzisiaj można powiedzieć, że są, można mówić, że prawie że pewniakami do powrotu do pierwszej ligi. I myślę, że w przyszłym roku będziemy grać w pierwszej lidze, jeśli chodzi o hokej na trawie. Juniorzy myślę, że też mają jeszcze szansę rozwoju. Sądzę, po tym poziomie, które prezentują, to na pewno należymy do czołówki polskiej, jeśli chodzi o ten sport juniorski, o te drużyny juniorskie. Tyle na temat hokeja. Ja myślę, że jeszcze parę słów warto. Przygotowaliśmy Państwu tutaj w materiałach te najważniejsze rzeczy, osiągnięcia za ostatni rok, bo nie chcieliśmy się tam powiedzmy tutaj cofać dalej. Jeśli chodzi o Spartę, mamy te osiągnięcia, które były wcześniej osiągnięte, szczególnione aż od 1988 roku. Tak dla ciekawości możecie Państwo sobie również też to przejrzeć i zobaczyć, że jest to klub, który miał swoje osiągnięcia przez całe lata i myślę, że ze Stelą wrócimy do tych osiągnięć, może nawet je poprawimy. Jeśli chodzi o inne dyscypliny, to można powiedzieć, że równie dobrze sobie radzimy, jeśli chodzi o tenis stołowy. W tej chwili jesteśmy liderem w pierwszej lidze tenisa stołowego z szansami na Ekstraligę. Czy będziemy występować w Ekstralidze, to zdecyduje, myślę, że zarząd, czy ze względu szkoleniowy jest to dobre, czy nie. Zobaczymy. W każdym bądź razie ten skład, który dzisiaj jest, powiem szczerze, że nadspodziewanie spisuje się bardzo dobrze. Wygraliśmy najważniejszy, można powiedzieć, że mecz wyjazdowy ze Spółnią Warszawa, zespołem, który teoretycznie można powiedzieć, że był uznawany za faworyta tych rozgrywek, mający bardzo silny skład, a jednak okazało się, że nasze zawodniczki wygrały tam ostatnio 6-4. W tym tygodniu odbędą się jeszcze dwa mecze w Wrocławiu i tu w Jeźnie w niedzielę z Lidzie Warmińskim. Gdyby dziewczyny wygrały te mecze, są zdecydowanym liderem rozgrywek. Tak samo jeśli chodzi o indywidualne osiągnięcia, to pozyskaliśmy taką obiecującą juniorkę Paulinę Nowacką, która jest członkiem kadry narodowej. Zresztą mamy trzy zawodniczki w kadrze narodowej, właśnie Paulinę Nowacką, Roxanę Załomską, jeśli chodzi o młodzieżowców, i również Magdalenę Górowską w seniorach jest w kadrze narodowej. Także jak na pierwszą ligę mamy faktycznie niezły zespół. Dziewczyny zrobiły większe postępy niż to było
w poprzednim roku. I sądzę, że szczególnie tutaj liczymy na Paulinę Nowacką, ale również Roxanę Załąską w tych rozgrywkach Mistrzostw Polski Młodzieżowców. Paulina Nowacka, nasza najlepsza juniorka, ostatnio zajęła 3. miejsce w ogólnopolskim turnieju klasyfikacyjnym. Poprzedni wygrała, więc w tej chwili jest w czołówce na 2. miejscu bodajże po 2 turniejach klasyfikacyjnych, właśnie jeśli chodzi o tego rodzaju rozgrywki. Mamy również obiecujących innych juniorów. Tutaj dobrze zaprezentowała się na tym OTEK-u Magdalena Magda Wysocka, wychowanka tutaj naszego klubu sportowego w Gnieźnie, która co prawda nie zakwalifikowała się do finału głównego, ale wygrała grupę eliminacyjną. Także mamy silnych młodzików, kadetów, którzy można powiedzieć, że są bezkonkurencyjni w większości w województwie. Co do rangi Mistrzostw Polski, no bywa z tym już gorzej. Mamy trochę problemów, ażeby zajmować tam czołowe miejsca, no ale talenty nie rodzą się co roku. Myślę, że doczekamy się z czasem również i takich talentów. Takim talentem, myślę, że który może się jeszcze szczególnie wyróżnić i jest szansa, to jest taki Jakub Różak, młody chłopak, który robi spore postępy i też liczącym się kadetem w kraju. Jeśli chodzi o bokserów, mamy też sporo osiągnięcia, szczególnie jeśli chodzi o boks kobiecy. Ostatnio na Pucharze Polski nasza zawodniczka zajęła pierwsze miejsce. Pierwsze, jeśli chodzi o Marlenę Gawrońską. Druga była Karolina Koszeraka, ale Marlena Gawrońska w wadze powyżej 81 kg wygrała swoją kategorię. No, powiem szczerze, że trochę bardziej liczyłem, że Karolina wygra raczej niż Marlena, ale okazało się, że Marlena w tym momencie była lepsza. Karolina przegrała po wyrównanej walce ze zwyciężczynią tego Pucharu Polski. Jest to ścisła czołówka krajowa, jeśli chodzi o te zawodniczki, i myślę, że tutaj też jeszcze będziemy nieraz się cieszyć z ich sukcesów. Mamy również nową sekcję kickboxingu. To jest coś, co również nas wyróżnia. Rozszerzyliśmy o tą kolejną sekcję, także można powiedzieć, że mamy w tej chwili już, co prawda są 4 sekcje, jeśli chodzi o dyscypliny sportowe, to jest sekcja tenisa stołowego, sekcja boksu, kickboxingu i hokeja, ale w hokeju mamy w tej chwili, można powiedzieć, podział na drużynę męską i kobiecą, więc sądzę, że tutaj tak naprawdę to mamy prawie, że tych sekcji 6. I we wszystkim mamy sukcesy, bo chociażby funkcjonujemy krótko w kickboxingu, a już mamy też medale na Mistrzostwach Polski, jeśli chodzi o kickboxing w formule full contact, gdzie bokserzy, można powiedzieć, nieźle sobie radzą również w tej troszeczkę innej formie, jeśli chodzi o kickboxing. Również juniorzy osiągają sukcesy na różnych rodzaju mistrzostwach i Wielkopolski, w Pucharze Polski czy w memoriałach. Także w boksie nie ma ligi, więc to się odbywa w systemie turniejowym i sądzę, że ta praca z tą młodzieżą przynosi efekty. Z tego, co ostatnio relacjonował trener tej młodzieży, która uprawia boks, jest około 40, także jest to spora grupa i to są i kobiety, i mężczyźni. Tak jak żeśmy wyliczyli, jeśli chodzi o hokej, to też mamy ponad 120 bodajże zawodników i zawodniczek w tej chwili. To jest wszystko, w dalszym ciągu się rozwija. Mamy nabory, jeśli chodzi o tych młodych adeptów, którzy dopiero rozpoczynają szkolenie, jest już praca, można powiedzieć, że prawie, że od przedszkola i w szkole, także to jest coś, co myślę, że z czasem da również efekty w postaci dobrych wyników tych poszczególnych drużyn. Także klub sportowy Stella na dzień dzisiejszy liczy ponad 220 członków, zawodników czynnych, którzy w tych poszczególnych dyscyplinach sportowych pragną się realizować i myślę, że osiągać z czasem coraz lepsze wyniki. Są to wszystko dyscypliny, które są również uznane za dyscypliny wiodące w naszym
mieście i one też będą podlegały, zakładam, wsparciu.